witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy pokazać Wam parę ćwiczeń w super seriach. Ogólnie jesteśmy teraz w siłowni City Fit, za co oczywiście dziękujemy, że nas tutaj wpuścili i pozwolili nam podzielić się informacjami. Dziękuję także dla Kuby, który naprawdę przyjechał specjalnie z Warszawy, żeby tutaj pokazać mniej więcej jak się ćwiczy. Kuba, opowiedz coś o tym treningu. To, co zmieniamy, prowadzimy na samym początku Pawła, to jest trening super serii. Coś, co moim zdaniem jest bardzo często, na co się nie zwraca uwagi, zwłaszcza w treningu osób, które po prostu chcą lepiej się czuć lub ćwiczą dla siebie, żeby zbudować masę mięśniową. Niekoniecznie w treningu sportowców, którzy się przygotowują do zawodów różnych dyscyplin. Cały zamysł treningu super serii, a zwłaszcza super serii ćwiczeń antagonistycznych, polega na tym, żeby zmniejszyć czas przerwy pomiędzy ćwiczeniami, czyli tak jakby zwiększyć gęstość treningu, co również wpływa na osiągane efekty poprzez stymulację lepszą hormonów różnych, które krążą i są stymulowane przez trening siłowy. Natomiast z drugiej strony jest bardziej efektywny trening, ponieważ wykonujemy znacznie większą pracę, która nie spada, ponieważ efektywność pracy została udowodniona to badaniami, nie spada podczas łączenia ćwiczeń w super serie antagonistyczne. Natomiast ćwiczymy znacznie więcej partii mięśniowych, więc tak naprawdę nasz układ nerwowy rozróżnia ćwiczenia wyciskające z podciągającymi, więc to jest, można powiedzieć, właśnie ta główna, pierwsza super seria ćwiczeń antagonistycznych, czyli na przykład wyciskanie na ławce skośnej sztangą połączone, dla przykładów, w przypadku Pawła, z podciąganiem różnymi chwytami. To jest taki typowy trening na górną część ciała, na torso. Po pierwsze, nie robi oddzielnie serii, czyli nie robi najpierw całego wyciskania, a potem nie czeka, aż skończy wszystkie serie wyciskania i przechodzi do podciągania, tylko robi wszystko naraz na zmianę. Dzięki temu może zrobić więcej serii, większej ilości ćwiczeń, nie zmniejszając efektywności treningu. I to jest najważniejsze w treningu właśnie super serii antagonistycznych. Dokładnie. Teraz zademonstrujemy, jak to mniej więcej wygląda. Ruch po opuszczaniu też jest chyba bardzo ważny. Tak, faza ekscentryczna to jest jeden z czynników, który na siłowni wśród osób jest pomijany. Zapis tempa w treningu jest bardzo istotny. Tutaj Paweł będzie wykonywał 4 sekundy w fazę ekscentryczną, natomiast będzie wyciskał bardzo szybko. Pełny zakres ruchu jest również bardzo ważny. Spędzenie większej ilości czasu w fazie ekscentrycznej jest bardzo istotne, ponieważ to w fazie ekscentrycznej następuje uszkodzenie włókien mięśniowych i możliwa hipertrofia. Im więcej czasu tam spędzicie, tym lepsze efekty możecie osiągnąć. Zwłaszcza jeśli bardzo dawno nie kontrolowaliście lub nie trenowaliście z fazą ekscentryczną. Dobra, teraz idziemy na podciąganie. No. Teraz przechodzimy do podciągania chwytem neutralnym, wąskim. Dzięki temu w tym chwycie zginacze ramion mają najlepszą dźwignię, czyli największa ilość masy mięśniowej. Jest używana do tego, żeby zakończyć podciąganie. Zależy nam na tym teraz, żeby zwiększyć trochę ciężar, żeby całej masy mięśniowej użyć do tego, żeby się podciągać. Tak samo, faza ekscentryczna jest kontrolowana 4 sekundy po to, żeby wywołać jak najwięcej uszkodzeń i żeby kontrolować ciężar. Coś, co jest jeszcze moim zdaniem bardzo istotne, zwłaszcza w treningu kulturystów, co jest często pomijane. Wszyscy w kulturystyce dążą do tego, żeby uzyskać jak największą pompę, bo myślą, że to jest jedyny sposób na uzyskanie hipertrofii. Natomiast to nie jest do końca prawda. Uszkodzenia mechaniczne również są związane z pewnym ukrwieniem mięśni, natomiast to nie, te uzyskanie pompy i niepełny zakres ruchu, który pomaga w uzyskaniu pompy, nie jest jedynym, że tak powiem, jedyną drogą do uzyskania zbudowania większej ilości masy mięśniowej. Jeśli będziecie spowalniać tą fazę ekscentryczną, czyli rozciągania, i będziecie dochodzić do pełnego zakresu ruchu, mięśnie są rozwijane w pełnym zakresie ruchu, czyli nie powodujecie pewnych wzrostów, czyli braku zakresu ruchu, bólu barków podczas wyciskania takich różnych rzeczy, które są bardzo popularne w treningu kulturystów, więc
czasami warto jest odejść od tego treningu z niepełnym zakresem ruchu tylko i wyłącznie na czucie pompy i robienie 20-25 powtórzeń, a czasami warto jest właśnie pójść troszeczkę niższe powtórzenia, przystymulować rozwój masy mięśniowej w troszeczkę inny sposób, na przykład właśnie robiąc 2-3 powtórzenia, natomiast z bardzo wolną fazą ekscentryczną, po to, żeby pobudzić i uszkodzić te włókna mięśniowe, które są odpowiedzialne faktycznie i które są, mają lepsze warunki do tego, żeby rosnąć, czyli te włókna szybko kruszliwe. One po pierwsze są rozwijane przy szybkich ruchach, natomiast również wiemy, że przy dużym ciężarze są stymulowane. Więc to, co mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o trening kulturystów, nie tylko 20-25 powtórzeń lub 8-12, ale również ten cały dolny zakres ruchu, dolny zakres powtórzeń również pomoże większej ilości osób poprawić wyniki i osiągane przyrosty. A powiedz mniej więcej, ile czasu, ile sekund przerwy muszę zrobić między wyciskaniem a pociągamy? To zależy. Krótka bardzo odpowiedź, ponieważ każda przerwa i to, ile będzie trwała, będzie wpływała na to, jaki jest efekt treningowy. Jeśli zależy nam na tym, żeby trochę poprawić swoją wytrzymałość beztlenową, jeśli zależy nam na tym, żeby tych metabolitów, czyli kwasu mlekowego na przykład, nazbierało się bardzo dużo, przerwa może się skracać. Tak naprawdę możemy wykonać 4 różne ćwiczenia bez przerwy, wtedy mamy, można powiedzieć, taki obwód stacyjny, natomiast na bardzo dużej intensywności. Natomiast z drugiej strony, jeśli to komuś bardziej zależy, tak jak w przypadku to jest sportowców, na rozwoju siły, wtedy faktycznie można łączyć w parę ćwiczenia, czyli dalej stacje antagonistyczne, natomiast przerwy wyburzamy. Dzięki temu regeneruje się i układ nerwowy, i resyntezujemy wszystkie te potrzebne półprodukty do tego, żeby wytworzyć energię, czyli podnieść ciężar. Więc jeśli zależy nam na tym, żeby podnieść jak największy ciężar, czyli budować siłę, przerwy powinny być dłuższe, na przykład 2 minuty, 1,5 minuty, natomiast jeśli zależy nam na tym, żeby trening był bardziej metaboliczny, żeby trochę było tkanki tłuszczowej, można było uzyskać redukcji tkanki tłuszczowej, żeby było czucie pompy właśnie, wtedy te przerwy można skrócić nawet do 0, 10, 15, 30, a czasami do minuty, w zależności również od stanu osoby, która ćwiczy, bo jeśli mamy początkującego, no to nie wrzucimy go od razu na 10-sekundowe przerwy. Natomiast jeśli mamy kogoś bardzo zaawansowanego, ta przerwa może być krótsza, ponieważ lepiej się regeneruje. Natomiast z drugiej strony, jeśli mamy kogoś bardziej zaawansowanego, kto chce być silniejszy, ta przerwa powinna być jeszcze dłuższa, ponieważ jest silniejszy i jego układ nerwowy znacznie dłużej się regeneruje. Rozumiem. A powiedz, teraz może przejdźmy do następnego ćwiczenia, które zademonstruję, dobra? Okej. Okay. Paweł teraz wykonuje uginanie ramion na ławce skocznej, 45 stopni. Moim zdaniem również jest to ćwiczenie, o którym często kulturyści zapominają. Natomiast jest jednym z tych, które najbardziej poprawią wygląd waszego bicepsu, ponieważ w tej pozycji, gdy ramię jest poniżej linii tułowia, najbardziej stymulujemy rozwój, ponieważ najbardziej jest rozciągnięta długa głowa bicepsu, która znajduje się po wewnętrznej stronie. Więc za każdym razem, gdy pokazujecie tą biceps codem w pozycji, która jest bardzo istotna w pozowaniu w kulturystce, to co eksponujecie, to jest właśnie długa głowa bicepsu i ją rozwijamy najbardziej wtedy, kiedy ramiona są poniżej linii ciała. Oburącz. Na dole muszę jeszcze przyjdzie do tych biceps, żeby rozciągnąć bicepsy. Antagonistyczne do uginania ramion na ławce skośnej to mogą być na przykład dipy na noszenie hamera. W tym momencie, jeśli ręce są tak samo powyżej linii tułowia, wtedy tak jakby wszystkie głowy tricepsa pracują w równy sposób. Natomiast jeśli mamy kogoś, kto ma zbyt słabą głowę boczną, zbyt słabą głowę przyśrodkową mięśnia trójgłowego ramienia, wtedy możemy w jakiś sposób również mocniej trochę zaangażować, rozwijając ćwiczenie poprzez pozycję ramienia. Im bardziej na głowę, tym bardziej zewnętrzna głowa septu i bliżej ciała, tym bardziej przyśrodkowa. Jeśli jest mocniej za ciałem, wtedy bardziej pracuje cały triceps, lub ta głowa środkowa.
tutaj tak samo wolno opuszczam. Na sam koniec treningu, gdy w pierwszej parze pobudziliśmy te wysokie jednostki motoryczne po to, żeby uzyskać lepsze unerwienie mięśni, tak naprawdę na koniec treningu będziemy silniejsi, więc po to, żeby całkowicie opróżnić mięśnie z glikogenu, uzyskać maksymalną pompę i dodatkowo jeszcze wyniszczyć do końca te włókna mięśniowe, które już zostały delikatnie pouszkadzane, robimy tak zwany back off set lub challenge set, różne są nazwy tego. Tej serii ostatniej. Wykonujemy jedną serię ćwiczenia, takie, które możemy użyć dużego ciężaru, natomiast nie zwracamy uwagi w ogóle na tempo. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zwiększyć ilość powtórzeń z danym ciężarem. Jak widać, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby jak najwięcej krwi doszło do mięśnia, już wcześniej pobudzonego tymi wielostawowymi ćwiczeniami. Drugie ćwiczenie, bardziej izolacyjne, które robimy na koniec treningu po to, żeby już jak najmocniej dokrwić mięśnie i żeby uszkodzić wszystko i wypuścić, usunąć cały glikogen, jaki tylko nam został, jeśli coś zostało po tym treningu. Możemy zrobić właśnie ćwiczenie na zewnętrzną głowę mięśnia trójgłowego ramienia, czyli wyciskanie francuskie liną dolnym wyciągiem. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Do zobaczenia.